Ktoś może pilnował czasu cytrynki. Wydaje mi się, że już powinno być, ale nie jestem pewna. Może nie umiem tak. A, Jezus, jeszcze wpadłam do tej wody. Chciałam tu wejść. Co tu jest? Łomatko. Tu się jakieś rzeczy dziwne dzieją. A, czekajcie. Citrus off. Dziękuję bardzo. Tu się płynie. To były jakieś znajdźki podwodne. Nie wiem, po co było tamto przejście, nie pamiętam. A, bo tu jest w ogóle zamknięta bramka. To w Anniversary też było w ogóle ten fragment. Wydaje mi się, że tu nie widziałam znajdziek podwodnych, ale no pewności nie mam. Cześć, Rejanusz! O. Tu były te centaury. Jak one tu wyglądają? No, mają takie większe zęby chyba. W ogóle nie miały zębów, takie kloce w ogóle, nie? Ja. A tu mają normalnie jakieś dziurki w nosie i w ogóle. Nie. Żeż kur... Nie ma to jak zaglądać dziurki w nosie. Chciałam sobie zaświecić światło, że tak powiem. Nadal mi brakuje jakichś przedmiotów, no. Nie pamiętam, czy tu się walczyło z tymi centaurami. Chyba się walczyło, ale wydaje mi się, że później. One ożywały. Ja się zawsze srałam tutaj na te centaury. Dobra, to ja bym chętnie się wróciła i sprawdziła tamto przejście. Trochę lepiej. O, sorki, ale to wygląda jak jakaś jaszczurka. W sumie trochę tak. Wow. No, centaury w Anniversary to w ogóle był full wypas. Ale tak mnie męczyła w ogóle ta walka z centaurami w Anniversary. Ona była taka męcząca, że masakra. Nie lubiłam tego. Które poziomy serii 1 lubicie najbardziej? No ja lubiłam zawsze te egipskie najbardziej, bo lubię Egipt i w ogóle, a tam są jeszcze koty, Bastet i w ogóle, to fajnie. Dobrze, Cejcu. No miłego granka. Dziękuję. Walka z nimi była ciężka, ale jak wiesz co robić, to jest łatwo. Nie, powiedziałabym. Męczyłam się strasznie, nawet nie wiedziałam co robić. Gdzie ja jestem? Jezus, nic nie widzę. Aj, tu też jest woda. Też tam jest chyba tylko dźwignia, więc
Możemy spróbować. No, wydaje mi się, że już gdzieś mogłam pominąć jeszcze jakieś znajdźki. Tak, i tu ta kratka podwodna się otwierała. Aniversary to też były jakieś skomplikowane w sumie, żeby się dostać do dźwigni podwodnych. Tu nic nie ma raczej. Tylko nadzieję, że to żadna czasówka nie była. Albo coś. Coś. O matko. Lara sznupie po tej. Nie wiem czemu ona mi tak w dół zjeżdża. Jest jakieś porąbane. Jezus. Dobra, gdzieś wypłynęłam. Tutaj. W sumie w środku też się zdobywały jakieś znajdźki, więc może... Nie, to pływanie jest męczące na tym sterowaniu. Oho, Pancake gra w Splatoona. Miłego grania. Czy jak gdzieś z domu wychodzisz, to nakładasz makijaż na co dzień? Nie, ja nie noszę zazwyczaj makijażu, bo kiedyś sobie malowałam oczy na przykład, albo usta, albo coś, ale potem wydaje mi się, że się uczuliłam na kosmetyki i oczy mi zaczynały łzawić. Bardzo ciężko mi się nosiło nawet zwyczajną maskarę do rzęs. Więc na usta jeszcze jak coś nałożę, to tam pół biedy, ale no niestety na oczy to już działało tragicznie, więc w pewnym momencie po prostu przestałam się malować. Rysuję moją ockę ze Splatoona i potrzebuję referencji. Aha, rozumiem. Ale widzisz, tu się nic nie ukryje. W ogóle dawno do Splatoona nie zaglądałam. Kurczę, zajrzałam. Nie wiem, czy tu czasem na dachu nie było może czegoś do zdobycia. Ale no w sumie to nie wiem za bardzo, bo tutaj... O, czy tutaj mnie zeżrą te centaury teraz? Ja się trochę cykam. Musimy się trochę cofnąć z tymi save'ami. Jakby cię kiedykolwiek te powiadomienia denerwowały, to można je wyłączyć ustawienia. A, okej. Okay. Spoko. Na razie nie są jakieś bardzo denerwujące, bo mam chyba 3 osoby, czy tam 4 w znajomych na Switchu, więc spoko. Ale dzięki. Może się przyszłościowo przyda. Jezus Maria! Wiedziałam. Ja pitole. Jezus, dostałam kulką. Dobrze, obejrzyjmy twoje kulki. Jezus, jakie to mięsne jest. Fu! Jakie to ma żyły. Obrzydliwe. Znaczy, ja rozumiem, no w końcu jakby te stwory pochodzą z Atlantydy mięsnej, ble. Ale no, jego kule są obrzydliwe. Pokaż się. Jezus, jakie to ma zęby. Fu. No nawet w jedynce wyglądało strasznie. Ej, ale w jedynce też miało zęby. I miało takie oczodoły i w ogóle. Rozpikselizowane, ale były. Ale tak to spoko układ kostny mają. Mięśniowy. Obejrzyjmy. Jesteś chłopcem czy dziewczynką? Wierzymy twoje kulki. Kiselce są.
Jezus. Pulpecik, ale z mięśni. Czerwona kapusta, o Boże. Właśnie Atlantyda jest mocna w remasterze, ale nic nie mówię, o Jezus. No, ja się trochę boję, bo nie lubię Atlantydy. Ja nie specjalistka od anatomii, mają dobry układ kostny, tak. Ała! Super. Było fajnie. No to teraz się muszę przygotować. Nie ortopeda. Dziękuję. No kurde, dwa razy dostanę w dupę i koniec. Nie umiem tu skakać tak. Ja bym to spokojnie ominęła, ale no... Chociaż w sumie mam za mało trochę życia jednak. Dobra, zapiszmy to, bo nie chce mi się tego znowu wybierać. Jak mnie rypie! No mogę ich nie zabijać, ale chcę. No, celuj. Jak wybuchają epicko. Jaki dymek. No, trochę mi zeżar życia. Kurczę, nie wiem. No ale dobra, na razie te wezmę. Bez nawijania nie ma frajdy. Tak z ciekawości zapytam, jaki budżet zazwyczaj warto sobie przygotować na takie wyjazdy na pyrką czy wycieczki? O, to zależy jak bardzo... Czy chcesz dużo pamiątek kupić? Bo na Pyrkonie takie rzeczy są drogie. Bardzo, ale no niektóre rzeczy tylko tam można gdzieś tam upolować. Ciężko powiedzieć, musiałabyś sobie, Aniu, posprawdzać hotele, ile kosztują. Najlepiej na Bookingu sobie posprawdzaj albo tego typu serwisie jakimś, ile takie 3-4 dni czy tam kosztują, bo to też dużo zależy od hotelu. No bo teraz w Poznaniu, jak żeśmy patrzeli, no to tak od 3000 za dwie osoby na nas by było na te 3 dni, więc jak na jedną osobę to trzeba by liczyć troszkę mniej oczywiście, nie? Ale no tak mniej więcej. Potem trzeba liczyć jedzenie, tyle rzeczy jesz na samym Pyrkonie, czy poza imprezą, bo to na samym Pyrkonie pewnie też będzie drożej. No, dużo zależy. Jest osiągnięcie za niezabijanie centaurów grobowców Tichokana. No tak, chyba czytałam o tym. To tak jak z tym T-Rexem chyba w Zaginionej Dolinie też było osiągnięcie za zabicie go i za niezabicie. Dobra, lecimy. Tutaj będzie jeszcze... Właśnie, tu będzie jeszcze nasz Dupont. Ja wezmę jeszcze te. Too late for the prize giving. No, 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 no. O nie, myślałam, że uda mi się dolecieć. No, strasznie drogo. Głównie ze względu na to, że wszystkie tańsze miejsca zostały chyba wykupione. To raz, a dwa, no, każdego roku jest coraz drożej. Ceny rosną, inflacja idzie w górę. Nasi rządzący nam nie pomagają, jest kaszana. Nie, jeszcze nie widziałam tego. Ja dawno do Disneya nie zaglądałam. Powinnam zajrzeć, ale nie mam czasu. Teraz Tomb Raider trochę zmonopolizował mój czas.
No, jeszcze dojazd właśnie i bilety na sam Pyrkon też są drogie. Jak się kupuje właśnie na jeden dzień, to jest dużo taniej, ale też zależy na który, bo w sobotę jest najdrożej na przykład. Tam z ponad 200 kosztuje bilet. To jest w ogóle dla mnie kosmos, że na tego typu imprezę za wejściówkę 200 zł. Ała. Za 3 dni to jest jakieś, no, prawie 300. Także. No. To nie są tanie rzeczy. Wezmę tą apteczkę. Mogę nie przetrwać. No, strasznie poszły w górę. Wszystkie ceny, wszystkiego. Także no, jeśli chcę jechać, to trzeba przygotować dosyć mocno. Czekajcie, bo ja chciałam jeszcze zobaczyć tą jego dziunię. Ale on mi się wtopił w ścianę tu. O. Wait. Bo precel mi mówił, że ona ma cenzurę. W sensie, że jest ubrana. Ale ona tak samo wygląda. Precel mi coś kłamał. Chyba, że w oryginale była naga całkiem. Nie wiem. A tutaj jej nałożyli jakieś piksele jeszcze. Nie mam pojęcia. Ale ja bym chciała. Boże drogi, zeżar mi całe życie. Za PGA płaciłem w sobotę 55. Może sobie odpuszczę. No, jakby. PGA było dużo tańsze. Pyrkon sobie liczy. No właśnie, ja nie pamiętam, jak w oryginale było do końca z tym. Niedzielę jest najtańszy. Tak, w niedzielę jest najtańszy, z tym, że trzeba się liczyć z tym, że sporo wystawców jest głównie w sobotę. W niedzielę są takie resztki. I wszyscy, na przykład, jeżeli polujecie na jakieś konkretne rzeczy, jakieś pamiątki, albo jakieś mangi, albo jakieś inne dziwne rzeczy, które warto kupić na Pyrkonie, no to one zostają wykupione w jeden dzień najczęściej. Więc tak samo było na PGA, że w sobotę był największy ruch, najwięcej się działo i najwięcej można było kupić rzeczy fajnych, a w niedzielę to już zostawały totalne resztki i jak ktoś nie upolował w sobotę czegoś, no to taka lipa. Więc to już zależy, kto celuje w jakie rzeczy, nie? Bilety na jeden dzień meczowy, kiedy gra reprezentacja, to są dopiero kosmosy. Boże. Nawet nie chcę myśleć, Team Koza. Cześć, Adolek. No, umarło mu się. Zabierzemy mu rzeczy. O, tutaj żeśmy trzy itemy dostali. To jeszcze trzech nam brakuje. Jestem ciekawa, czy znajdę. No, mamy złoty klucz i dwie części z Kionu. Tu było jeszcze coś na górze, pamiętam. To jest bardzo ładny podest. W ogóle z jakimś Pegazem. Warto bardziej w piątek czy sobotę? Kurczę, trudno mi powiedzieć. W piątki to nigdy nie bywałam na takich imprezach, więc nie wiem, jak to wygląda pod względem ilości ludzi. No, musisz się przygotować, że w sobotę będzie też największy tłum. Też zależy, czy lubisz takie tłumy, bo jeżeli nie, to może być trochę ciężko. Chociaż nie wiem, czy w piątek też nie będzie jakiegoś tłumu. Gdzieś mi jeden item zniknął. Chyba. No. Brakuje mi jednego itemu znowu. Chyba, że gdzieś tu leży jeszcze coś. Chyba, że jeszcze tam na tej. Tutaj. O, jest, jest! Będziemy mieć 100%. Nice.
Cześć, Geopardia. Ja byłam teraz w Remconie w ten weekend. W sobotę głównie chodziłam w cosplayu i nie bardzo mogłam czegokolwiek kupić, bo ludzie mnie zgarniali do zdjęć. No, to jest też trochę smutne, że ciężko się przebić. W niedzielę pojechałam pokupować fanty i takie rzeczy fandomowe faktycznie szybko były wyprzedane. No właśnie, dlatego mówię, jeżeli ktoś się czai na jakieś takie rzeczy, to właśnie jest dosyć ciężko. Dlatego my z Precelkiem raczej celujemy w piątek lub sobotę. Ale zobaczymy, bo w piątek prawdopodobnie dopiero przyjedziemy, więc tak ciężko. Niedziele konwentowe to głównie taka żałoba, jest nawet wystawcy umierają. No, po PGA też było widać to bardzo właśnie. Jak byłam, to też było ciężko. Jakie tu te ściany są. Dobra. Teraz... No dobra, a tego drugiego centaura to ja zabijam w końcu, czy nie zabijam? Ja jadę sobie głównie pochodzić w cosplayu. O! To jest w ogóle urocze. Kocham cosplaye. Właśnie, jaki będziesz miała cosplay? Też jestem ciekawa. Teraz nie wiem, bo tam jest ogólnie koniec poziomu. O, tutaj też było? A, było. Ten drugi... O, właśnie. Ja bym chciała go zabić. Tego gonię w ogóle. Fajnie było. Trochę amunicji zużyłam, kurczę, ale... Ale co tam? Epickie starcie musiało być. Wow, tutaj w ogóle jakieś znaczki są na tym. I w ogóle są odwrócone. Patrzcie, tu z tej strony, a tu z tej strony. Na razie nie zdradzam, mam kilka opcji. No wiem, że nie trzeba, ale będziemy mieli do statystyk. Chciałam na przykład kupić poduszkę z ulubioną postacią z Hasbin Hotel, ale się wyprzedały już w piątek, ale wystawczyni dała mi do siebie na miarę, żebym sobie u niej zamówiła tę poduszkę. O, to miło z jej strony, Ciro Janusz. Fajnie. No, rozpadają się. Wszystkie te stworzenia atlantydowe się rozpadają na kawałki. Here lies Tehokan, one of the two just rulers of Atlantis, who even after the curse of the continent, jakie ładne są te rycinki. Tried to keep rule here in these barren other lands. He died without child, and his knowledge has no heritage. Look over us kindly, Tehokan. Sekrety 2x2, podniesione przedmioty, zabójstwa 17, zużyta amunicja, czy kilometry ponad. Tak pomyślałam, że w piątek najlepiej, bo w sobotę może być największy ruch. No, ja bym chciała mieć zdjęcia z cosplayerkami Lary Croft. No, ja trafiałam tylko na te nowoczesne Lary Croft kilka razy, natomiast takie klasyczne to niestety. Cześć, Bartek! Ogrywać Tomb Raider 2013. Tak się pochwalę, że za parę dni kupuję TR Remaster. No, to super! Życzę miłej zabawy z remasterami. Oho. Ale widzę, że filmik chyba nie jest zremasterowany. A nie, no trochę jest, bo była pikseloza. W ogóle na tych filmikach też można włączać tą opcję porównywania. A ja tego ja tego wcześniej nie zrobiłam. Ale wygląda prawie tak samo, jest tylko wygładzony. Resident Evil. No. Dużo jest fanów Residenta.
Egipt. No, to taka rozpikselizowana, to taka gładziutka. Motur. O, jakie ładne zdjątko. No i mamy Egipt. Miasto Kamun. Trzy sekrety. Dobrze, to ja bym sobie zrobiła jakąś krótką przerwę. Zapiszemy sobie tutaj. I zrobimy sobie przerwę. Moja przyjaciółka kiedyś chce zrobić cosplay Lary. Bym pojechał z nią na Pyrkon, ale nie wiem, czy w tym roku damy radę. No, rozumiem. Przez psa wyjść. Zawsze też lubiłam taka scenka, jak Lara z motoru skacze na ten stateczek. O, to ja też. To będzie chyba po Egipcie. Dobrze, Hotaru. Dzięki bardzo, że byłeś. Sporo cosplayerów z Avatar, Legenda Aanga, a to dzięki rozwijającej się grupce, która zaczęła chyba od wakacji jeździć po konwentach i zarażać ludzi fandomem. O matko. Ale to fajnie. Fajna opcja, że coś takiego się dzieje. Dobrze. To wracam do was za jakieś 5 minutek.